Siema, siema. Jestem na moim ukochanym pomościku. Właściwie naszym wspólnym pomościku. Jak coś, to zawsze proszę siadać, proszę dzwonić. Przy czasem się nie wybieram. No i co? Jestem od południa do wczesnego rana, bo znowu po rybkach do pracy. Przygotowujemy sobie. Ja sobie przygotowuję. Ale ja się czuję tak, jakbyście tu byli ze mną. Dzięki za wyświetlenia, za subki. Można subować cały czas, można ten, tam dzwoneczek. Wiadomo. Suche składniki wymieszałem sobie w domu, bo kurde, mam to w takich ogromnych pojemnikach i szkoda mi tego wozić. Suchymi składnikami są... Bądźcie, jesteście ze mną? Słuchajcie, zrobię wam teraz przysługę i zniknę. Będzie gdzieś tylko pelecik. Zobaczę, że wszystko widać. Tutaj. Okej. Tu musi być. Dobra, widać. Słuchajcie, suchymi składnikami są trzy rodzaje peletu i kulki. Gama zapachowa jest bardzo podobna, bo to żółte to jest kukurydza. Gama zapachowa kukurydzy, ona jest, no, mówmy się, taka neutralna. Ten kolorowy to jest pelecik bubblegum. Jest mega bubblegum. Jest taki bubblegum, że bubblegum w całym korytarzu jest. I te kulki to też jest bubblegum. On jest trochę mniej bubblegum niż ten bubblegum, ale ta sama gama. No i pelecik The Grace od Marcina. Multiowoc, kurwa, powiem wam, używam go, no z tobą się nie kończy, nie? Kupiłem sobie od niego 12,5 kilo. No i dalej mam. To wszystko jeszcze dodamy tutaj z mojej skrzyneczki. Targów. I myślałem o tym całą drogę, co by dodać, i wymyśliłem, że dodam skopeksa. Ale go pokruszę. Dodam skopeksa, pokruszę go niedużo. Dwie garstki na raz. To, co spadnie, no to zostaje. Wiadomo, będziemy się tu rozdrabniać. Tak, wiele bez specjalnego przykładania się u obrotu. One są miękkie. Jeszcze jedna krasza. Krasza jest mała, no to nie wejdzie tego dużo. Uwierzcie mi na słowo. I tu będzie pyłek. Ale ważka. Dobra. Zamieszamy. Zajebisty. Tylko tyle powiem. Jest zajebisty. 50 ml na kilo. Tu jest z 2 kilo. Wlejemy setkę. Na oko. Wystarczy. Uwielbiam ten dźwięk. Fajnie napisał ostatnio kolega na Insta, że niektórzy lubią dźwięk V8, a niektórzy lubią dźwięk kulek wpadających do wiaderka. Kurwa święta prawda. Pozdro, mordo. Dobra, to jest, to tu se wsiąknie i zastanawiam się, dalej nie wymyśliłem, czy robić z tego kulę pastę, bo ostatnio na pastę mi wjechało, więc to zrobię, nie, będę sypał takim do wieczora, a na noc zrobię z tego pastę i po prostu walnę kule peletowe, pastowo-peletowe i takim będę rzucał. Na zestaw poleci jedna taka kulka z tego wiaderka, dokładnie taka. I podepnę ją którąś stąd, jakąś raczej słodką, nie wiem jeszcze jaką, może carycą ją podepnę, będą dwie czerwone. A na drugi zestaw nie mam zupełnie pojęcia, czy to rzucę. To ten, to się tu zaprzyjaźnia z tym likwidem, a ja rozkładam wędki z pomba, mierzę odległości, już widzieliście jak to robię, więc nie ma sensu was zanudzać.
czekam na moje dziewczyny, mają też przyjechać, tutaj basenik rozłożyłem, będą się kąpać. No i co? No widzimy się na jakiejś rybce, mam nadzieję. Siema. Mówiłem, że dzik ledwo przyjechał, już odpierdolił numer. Jakie kurwa fluonencenie, ty! A co to ci to przegryzła ci we wiaderku? Suka, pal. Mysza. No, jebana. Pal jak tu gryzła, hopie. Czyli na fluo wchodzi mysza. Odstrasza ryby mi tu od razu, kurwa. To jest Dawida taktyka. Odstraszyć przeciwnikowi ryby i samemu nachytać. Zachary ci pomoc podlało. Grzeszysz, synu, grzeszysz. Jeszcze wulgaryzujesz tu do kamery. Tam dużą? Jest dziura. Masakra. Siema, siema. Jestem tutaj trzeci raz. Dwa razy nie złapałem ani jednej ryby z tego ostatniego wstępu, co nagrywałem i wczoraj, co wrzucałem na relację pasty peletowe. Kurde, nic, miałem płotkę, dlatego zmieniam taktykę, zmieniam miejsce. Dziś nęcimy ziarnem z dwoma takimi kulek kiełbasa. Do tego jest ziarno, dosypałem do tego takiego drobniutkiego peletu bekon, co dostałem w gratisie od GP Bites, dzięki. I garlic, tym czosnkiem to likwiduje te nasiona. Z tą nasiona są trochę sfermentowane, tam jest miks ziaren, kukurydza, rzepik, konopia i orzech tygrysi. Zmieniam haczyki, przypony na mniejszy rozmiar 6, skracam włos, zakładam kulka 18, kulka 15, jedna kulka i podpinam wszystko jednym ziarnem, albo kukurydzy, albo orzecha, wszystko z dna. Przypon 30 cm, drugi 28, no tak mi wyszedł, chciałem też 30, no ale już chuj niech będzie. Prawy kij leci na blat, tak jak zawsze łowię na tym blacie, bo jednak ten blat jest dobry. A kij lewy leci na tamto stanowisko z białą tabliczką. Tam jest 3,5 metra, 3,4 metra. Wyspa trochę dalej na tamto stanowisko pod skosem. Tak będę dzisiaj łowił, zobaczymy czy coś się uda złapać. No ja oczywiście mam takie wrażenie w głowie, że mój plan jest zajebisty i na pewno się coś uda złapać. Zobaczcie tylko, co mnie spotkało na dzień dobry dzisiaj po ulewnych deszczach. Mam tu kurde, będę to zarybiał, bo tu mam stanowisko całosezonowe, ja to będę zarybiał tutaj. Tu będę sprzedawał ja pozwolenia na ten odcinek. Też jest oczywiście no kill, wpuszczam karpie, amury i siotry. Jestem pierwszy, oczywiście tu się zjadą koledzy, ja jestem dziś pierwszy. Także ten, to sobie dopalimy teraz tym. Dopalimy sobie teraz tym... No co, czym sobie dopalimy? O czym ja to mówiłem? Dopalamy kukurydzę i kiełbasę czosnkiem. Ludzie, kiełbasa i czosnek. No kto nie ma ochoty na kiełbasę i czosnek? No, w każdej chwili bym zjadł kiełbasę i czosnek. Jak się tu porozkładam, zrobię porządek ze wszystkim, to będziemy robili test panelu słonecznego do ładowania komu... 28 W podawał producent. Do ładowania telefonu i kamery. Kupiłem na AliExpress, będziemy testować, ale to potem. Słońce jest takie marne, więc jak dziś zadziała, to znaczy, że będzie działał. No garlic jest. 50 ml na kilogram. Cały czas ta sama dawka, czyli na oko. No tu mam tyle, teraz jest ok. Ten ostatni był bardzo ważny. No i mieszam to.
Jak nie wejdzie, to nie wiem, co zrobię. Pewnie nic, przyjadę znowu w piątek i spróbuję złapać rybę na tamtym stawie. Pływamy w piątek, też będzie film. No dobra, to dajcie mi się tutaj ogarnąć ze wszystkim, bo jeszcze jest taki troszkę bałaganik. Ja tu załatwiam wszystkie rzeczy i widzimy się na jakiejś rybce w końcu, może nie? Pasowałoby. Siema! Chyba coś spoko. Już tu idę z podbieraczkiem. Także kurwa się szykuj. Ty też masz podbierak swój, ani. Jest rybka. Piękna. Zresztą. Spokojnie, panie. Kołyskę zakryj może. O, zasłoń mu oczy. Uważaj, żeby ci nie pił. Teraz. Dobra, no. Teraz jest bezpieczny. A się skidał chyba. Ty, wiadro z wodą czaną. Idę. Fajne włosy. Gówna, bo amury żyją gówna. Gówna i cały tym śmierdzę i w ogóle i nasrana masz w kołce to grubo. Nawet to wiadro poznaje, kurwa. Skąd? A to moje? No. Tu jest do odkażania, w kieszeni przed tobą. Ha! Możesz dawać, prezentacja rybki. Kurde, aż się boję go dźwigać. Weź, że zjeżdżaj z tą czapką. Łooo! Ostrożnie, ale daje pizdę. Szybko wszedł trochę do... O, ja! Ja, wściekięty amur, co się dzieje? Kupę wali cały czas. Bo się zesrał ze strachu, ale przecież my mu nic nie zrobimy. Nie ważymy jej na pewno. Tak, poleję wam. Chłopie, nie wypuszczamy ją, chyba co? Wypuszczamy, no. Nie będziemy się zaśpiewać. Ale ładny. Ja to cały mokry. Ja to samo. Tak podciąg, jak podciągniesz ramiona tak, to się otworzy na zamek. Tu czy chodź tam do mnie? Dochodź. Będzie Kuba lepiej go wypuścić. Kuba się na tego downa. Ja już go tutaj zapiąłem. Co za amur. Ty masz głowę do siebie teraz. Co? Głowę do siebie, a nie, dobrze masz. Jak no, o tak właśnie. No, dobra, no. W twoim też tak na pewno jest. Ale amur dałeś w pizdę. Porządną karpiarzą.
napierdalał, to nie było mowy o tym, żeby się źle czuł. Gratulacje. Okej, akrobata. Mam w końcu rybkę mocną. Karp pełno łuski. Zobaczcie, taki ze 3 kilo może ma. No, prawda? Fajny. Ciężko mi coś tu nagrać. Rybka jest ładna, zdrowa. Akrobatyczna. Tak Dawid nie wstaje, jest lubi zjeść. Zwykle stoi na szybko z kołyski. Sorry.